właśnie wybiła 12:00, więc od tej pory razem z Kubą, który aktualnie jest w Warszawie, no siema, co godzinę będziemy musieli pić coraz więcej. 3 tygodnie temu razem z Natalią nagrywaliśmy podobny odcinek, w którym musieliśmy pić co godzinę droższą rzecz. I z racji tego, że jak widzicie, film mega dobrze się przyjął, no to dzisiaj tym razem z Kubą nagrywamy coś podobnego, ale coś chyba jeszcze trudniejszego. Żeby nie było za łatwo, mamy przygotowane koło fortuny z różnymi utrudnieniami, którym będziemy musieli kręcić co godzinę. I to właśnie od niego będzie zależało, co musimy wypić. Najważniejsza zasada jest taka, że w każdej godzinie musimy wypić co najmniej o mililitr więcej niż w poprzedniej godzinie. No i standardowo musi to być jedna cała rzecz, którą w siebie wlejemy. Ale w takim razie kręcę już kołem, żeby zdążyć do kolejnej godziny wypić coś z drive-thru. Zobaczmy, jakie będą utrudnienie w pierwszej godzinie i będzie to coś tańszego niż 5 zł. I zacząłem ten odcinek specjalnie pod Biedronką, żeby mieć blisko do sklepu, ale pojadę chyba do Żabki, bo mam już pomysł, co mogę kupić. I jeżeli ta rzecz, o której myślę, mieści się w 5 zł, to będę ją naprawdę mało mililitrów do wypicia. Drive-thru na początek to całkiem niezła opcja, dlatego że pomyślałem od razu o maku i o tym, co najmniejszego da się tam wypić. I zwróćcie uwagę, że w maczku jest tradycyjne czarne espresso, które jak widzicie ma tylko 30 ml. Mniejszej rzeczy w żadnym innym drive-thru już chyba nie znajdę, ale i tak te 30 ml to jest bardzo dobry wynik, bo no wiadomo, że dzisiaj, słuchajcie, musimy starać się pić jak najmniejsze rzeczy, bo im mniejszą rzecz wypiję w tej godzinie, tym mniej będę musiał wypić w kolejnej, a im mniej będę pił, tym więcej miejsca będę miał w brzuchu, tym dłużej będę w stanie wytrzymać w tym odcinku, no i jest szansa, że wtedy z Kubą wygram, chociaż to nasze koło może niestety sporo namieszać i z każdą kolejną godziną będzie pewnie coraz trudniej. No dobra, dojechałem już na miejsce, wchodzę teraz do Żabki i trzymajcie kciuki, żeby to faktycznie było tańsze niż 5 zł. Patrzcie na to, widzowie, mamy tutaj szoty, które mają różne zastosowanie, niektóre są na uspokojenie, inne są na pobudzenie i większość z nich kosztuje 4,99, więc idealnie mieszczę się w limicie, więc biorę jednego z nich i idziemy to wypić. Żeby nie było, to oczywiście zmieściłem się w limicie cenowym i kupiłem coś o grosz tańszego. Tam mam McDonald's, słucha zamówienia. Dzień dobry, ja poproszę jedno małe espresso bez wody. Mhm. I to wszystko będzie. Zgadza się na ekranie. Tak, zgadza się. 7,90, zapraszam do pozapu, dziękuję. Dzięki. Ile, widzowie, 7,90 za 30 ml napoju? Jestem w szoku trochę, ale dobra, espresso to espresso, ono rządzi się swoimi prawami. I jak widzicie, to ma 120 ml. W takim razie otwieram to, tylko kurde, nie mam paznokci do tego. I szczerze, jak sobie teraz tak myślę, to wątpię, żeby dało się kupić lepszą rzecz. Chyba że jakiś soczek ze słomką miałby 100 ml, ale wątpię. To jest jedna z najmniejszych rzeczy i teraz pewnie macie przebitki Citroxa, który pije jeszcze coś mniejszego, ale mam nadzieję, że tak nie jest. Więc wasze zdrówko, widzowie. O Jezu, jaki dziwny smak, jakbym pił jakiś lek. I jest to w ogóle jakiś strzał energii, więc jakbym był w dalszej części filmu bardziej energiczny i głupkowato się zachowywał, to nie zwracajcie na to uwagi. Ja teraz wracam pod Biedronkę, żeby przed kolejnym losowaniem być blisko jakiegoś dużego sklepu. I teraz mam jeszcze ponad pół godziny czekania i robienia sobie miejsca na jakieś kolejne napoje. Ale powiem wam, że jak tak dalej pójdzie, to jest szansa, że wygram ten odcinek. No dobra, widzowie, moje espresso odebrane. Powiem wam, że całkiem spory ten kubeczek, jak na 30 ml. A, ale okej, w środku, jak widzicie, ten kubek jest wypełniony tak max do 1/3. Ogólnie, zgodnie ze sztuką, espresso powinno pić się ze szklanką wody. Jedni twierdzą, że tą szklankę trzeba wypić przed napiciem się espresso, inni, że po napiciu, żeby wiecie, przepłukać sobie buzię. Ja tego problemu nie mam, dlatego że w ogóle nie wziąłem wody, żeby mieć jak najmniej tego napoju, więc no mamy te 30 ml i no i powiem wam, że to nie będzie przyjemne do picia. Generalnie jest jeszcze gorące, więc żeby wypić to na raz, muszę chwilę podmuchać. Dobra, wydaje mi się, że tyle wystarczy, więc zdrówko. Ale siekiera. Nie było to przyjemne, ale jak widzicie, espresso wypite. Więc na spokojnie 20 minut przed końcem czasu, pierwszą godzinę mamy zaliczoną. Oczywiście osoba, która w ciągu godziny nie da rady znaleźć, kupić i wypić rzeczy większej niż w poprzedniej godzinie, od razu przegrywa. Kuba do wygrania ma dzisiaj 500 zł i działa to tak, że jeśli on wygra odcinek, to ja mu płacę, a jeśli ja wygram, no to on mi nie będzie płacił, wiadomo, bo to jest mój film, ale wtedy tych 500 nie dostaję, więc moim celem jest tych 500 nie stracić, Kuby celem jest te 500 zarobić. No i oglądajcie do końca, żeby przekonać się, kto z nas dzisiaj wygra. No dobra, wybiłam 13:00, więc czas na zakręcenie po raz kolejny kołem fortuny i tym razem muszę wypić coś z lodówki. Drodzy widzowie, pragnę wam powiedzieć, że wybiła godzina 13, dlatego muszę zakręcić kołem, ale pojawił się pewien problem, ponieważ chce mi się już siku. Więc postaram się szybko obiec do Biedronki, zależnie od tego, co mi się wylosuje i będzie trzeba zaliczyć jakąś stację benzynową, żeby po prostu skoczyć na jedynkę. W takim razie, losie, proszę, daj mi coś fajnego. I oby to nie był
trudny challenge i w szklanej butelce muszę coś kupić. Poza tym, że w tej godzinie muszę wypić coś z lodówki, to oczywiście musi to być coś większego niż 30 ml. I w sumie wydaje mi się, że w lodówkach sklepowych powinny być jakieś takie małe mleczne napoje, więc pojedziemy do Biedry albo Lidla, no i zobaczymy, czy mają tam coś ciekawego. Plus jest taki, że szklane butelki często mają małą pojemność, ale czy ja dam radę coś w Biedronce kupić, bo wątpię, żeby tu była cola na przykład w szklanej butelce. I nie wiem, czy przypadkiem w Lidlu by nie było łatwiej czegoś znaleźć, więc dobra, mam Lidla obok siebie, więc jadę tam, a jak nie będzie, to muszę jechać do Kerfa albo do jakiegoś innego supermarketu. Dobra, słuchajcie, jestem w Biedronce i przychodząc do lodówki zauważyłem Actimele, które jak widzicie są pakowane po 6 sztuk, ale oczywiście da się je rozdzielić, więc mógłbym wypić tylko jedną taką buteleczkę. Tylko że niestety te Actimele są większe niż myślałem, bo jak widzicie jedna butelka ma 100 gramów, czyli mam około 100 ml. Szukam czegoś, co byłoby może mniejsze. Tutaj jest, jak widzicie, Fruvita, czyli chyba coś a la biedronkowy Actimel, ale one też mają dokładnie tyle samo mililitrów. Tutaj w lodówce mam jakieś soki, ale najmniejsza rzecz stąd ma 330 ml, więc skoczę jeszcze do Lidla, który jest tutaj obok, zobaczymy, czy tam będzie może coś mniejszego, a jeśli nie, to weźmiemy te Actimele. Ej, dobra, lekki przypał jest, ponieważ nigdzie nie widzę coli, ale tutaj mam jakiś syrop, chociaż jego raczej nie kupię. No bo jak ja wypiję taki syrop? Dobra, i coli może nie ma, ale są na przykład soki pomidorowe. I jeden z nich ma niestety 330 ml, więc trochę sporo. Dobra, ten jak widzicie ma już 300, więc trochę lepiej. Ej, ale tutaj jest coś. Musujące jabłko i agrest. I to jak widzicie ma już 275, więc jak na razie najlepiej. Ale przejdę się jeszcze po sklepie i zobaczę, czy nie ma jakiejś lepszej opcji. Dobra, słuchajcie, jestem już w Lidlu. Szukałem w tych lodówkach czegoś, co miałoby mniej niż 100 ml, ale no niestety nic takiego nie widzę. Na szczęście tutaj też mają te Actimele. Wziąłem smak truskawkowy, wypiję sobie jedną buteleczkę. No i co prawda będę miał na koncie 100 ml, ale to i tak jeszcze nie jest dużo. Dobra, udało mi się jeszcze znaleźć jakąś małą buteleczkę, tylko niestety ten sok ma aż 300 ml. Ale w sumie bym się napił takiego soku pomidorowego z kiszonymi ogórkami. No ale dobra, trochę za dużo, więc go odkładam. Na dziale z takimi zdrowymi sokami też nic nie ma, ponieważ nawet taki soczek marchewkowy ma ponad 300 ml. W takim razie biorę ten sok jabłkowy i jego raczej bez problemu powinienem wypić. No dobra, Actimele kupione i żeby was nie skłamać, ostatni raz Actimela piłem, nie wiem, z 10 lat temu? Wydaje mi się, że jakoś tak. Kiedyś był ogromny hype na nie. Jak mieliście Actimele, to byliście totalnymi szefami, ale uwaga, zobaczmy, czy smakują tak samo jak kiedyś. Identycznie. Pijąc tego Actimela, czuję się trochę tak, jakbym pił jakieś lekarstwo. Nie wiem, czy wy też tak macie. I teraz zastanawiam się, czy w sumie w jakiejś żabce czy coś nie znalazłbym mniejszej rzeczy w lodówce niż 100 ml, ale nie no, wydaje mi się, że chyba ciężko, nie? Ten Actimel naprawdę ma małą buteleczkę i patrząc na nią, wydaje mi się, że no serio, byłby problem, żeby znaleźć coś mniejszego. Więc w tym momencie kolejna większa rzecz w dzisiejszym odcinku wypita. Więc dopisałem już Actimela do mojej listy i w kolejnej godzinie będę musiał wypić coś, co będzie no większe niż 100 ml. Ale z racji tego, że do kolejnej godziny mam trochę czasu, to skoczę teraz do domu, odłożę te Actimele do naszej lodówki, żeby, no wiecie, nie leżały w samochodzie poza lodówką i w sumie kolejne losowanie zrobimy sobie z domu. W takim razie chyba to też robię na hita, tak? Trzeba pomieszać. Ej, to może być jakiś fajny sok, naprawdę. O, nie, po co ja to mieszałem? W takim razie widzowie, ponownie wasze zdrówko i... No i co, zerujemy. O Jezu, to było gazowane. Ale to miało gazu w sobie. I teraz w trybie pilnym muszę udać się na stację, ponieważ mój pęcherz już nie daje rady. Ej, dobra, bo ja wpadłem chyba na 200 IQ pomysł. Przyjechałem zrobić siku do mojego domu, a w pokoju miałem tymbarka 1,75 litra nowego, nieodpakowanego jeszcze. Więc później, jak już będziemy pili te większe napoje, to po prostu nie będę musiał go kupować, bo będę miał go w samochodzie. Tylko mam nadzieję, że koło fortuny jakoś mi tego nie popsuje i nie pokrzyżuje planów. A tak swoją drogą, jak pewnie już zauważyliście, mam totalnie inny kolor włosów, ponieważ stwierdziłem, że trzeba coś zmienić w swoim życiu i po prostu się przefarbowałem. A cały film z tego macie na moim kanale, więc po obejrzeniu tego filmu możecie wyjść i zobaczyć, jak to wszystko przebiegało i jaka była reakcja mojej rodziny. No dobra, posiedziałem chwilę w domu, ale jak widzicie wybiła 14, więc uwaga, zakręcimy szkołę i w tej godzinie muszę wypić coś, co jest w puszce. Z racji tego, że jestem aktualnie w domu, to może uda się zajrzeć tę godzinę w ogóle bez wychodzenia na zewnątrz, dlatego, że w domu parę puszek mamy, tylko że kurczę, z tego co widzę, chyba same duże. Właśnie wybiła godzina 14:00, a ja stwierdziłem, że przyjadę sobie do galerii handlowej, ponieważ mam tutaj większy wybór rzeczy i do tego jest Carrefour, więc na pewno coś ciekawego się znajdzie. I tym razem będę musiał wybić ponad 275 ml w kartonie. I nie ukrywam, że tutaj powoli robią się schody, ponieważ czy ja znajdę taki mały karton? Ja wiem, że są takie soczki dla dzieci, ale one raczej są mniejsze niż 275 ml, a później to są już kartony po 1 litr, a ja nie mogę przeskoczyć na taką dużą wartość. No ale dobra, ja teraz szybko wchodzę do galerii i postaram się obejść wszystkie
wszystkie sklepy i zobaczyć, czy uda się cokolwiek znaleźć. Tutaj na przykład mamy napój ekipy, który jak widzicie ma, no niestety, 250 ml, więc trochę sporo. Dalej Fanta Litchi z naszego sklepu, swoją drogą zapraszam, www.sweetplanet.pl, ale ona jak widzicie jest jeszcze większa, bo ma 320 ml. Tutaj mam jakieś Coca-Cola, ale one mają jak widzicie po 330. Tutaj Kofola, w sumie nie mam pojęcia skąd ona jest, pewnie na jakimś odcinku kupiliśmy i no ona też jak widzicie ma 250 ml. Tutaj Monsterek, ale on jest jeszcze większy. Tam kolejny napój ekipy i napój Natsu, ale o, dopiero zauważyłem, że tutaj mam jakieś ślady po ołówku. Ale one mogą być przeterminowane, a poza tym i tak, no mają też 250 ml. I teoretycznie mógłbym wypić teraz te 250 ml, bo byłoby to zgodne z zasadami, ale im więcej teraz wypiję, tym trudniej będę miał w kolejnych godzinach, więc z racji tego, że i tak mamy sporo czasu, to pojadę może do jakiegoś supermarketu i spróbuję znaleźć puszkę, która, no, będzie miała coś w okolicach 150. Okej, to miejsce wygląda jak raj dla mnie, tylko pytanie, czy ja znajdę coś w takiej wielkości, jak powinienem teraz wypić. Tutaj niestety same soki, jedno lub dwulitrowe. Spójrzcie na to, co ja znalazłem. No niemożliwe po prostu. Jakiś Tymbark, sok Vega i jak widzicie ma tylko 500 ml. Co prawda jest to o wiele więcej niż ja poprzednio wypiłem, ale warto o nim pamiętać. A teraz idę jeszcze poszukać czegoś innego. Tutaj w ogóle mamy małe soczki, ale one niestety są za małe, ponieważ w każdym jest tylko 200 ml. Dobra, obszedłem cały dział z napojami i jedyne, co mogę wypić, to ten sok Vega. W takim razie jestem zmuszony wziąć chyba jego i mam do wyboru coś takiego i coś takiego, ale chyba wezmę ten, bo jakoś lepiej to wygląda. Idąc do kas, trafiłem jeszcze na półlitrowe mleko łaciate, czaicie? I w sumie z chęcią bym je wypił, ale chyba jesteście bardziej ciekawi, jak napije się tego Tymbarka, więc mleko zostawiamy i idziemy do kasy. Słuchajcie, po drodze zjechałem do żabki i zwróćcie uwagę, że mówię tą mini Coca-Colę, która ma 200 ml, więc trochę lepiej, ale tutaj znalazłem jeszcze lepszą rzecz, jest to Tiger Head Shock. On jest oczywiście w puszce i ma tylko 150 ml, więc biorę go, bo chyba nic mniejszego nie uda mi się znaleźć. No dobra, kupiłem tego Tigera, nie było tak łatwo, bo przy kasie pani zapytała mnie o wiek, czy na pewno mam 18 lat. No powiedziałem, że nawet 27, niestety już prawie, więc udało się to kupić. Zastanawiam się, czy serio będzie to aż tak mega kwaśne, jak jest tutaj napisane, ale no chyba czas to sprawdzić. No dobra, puszka otwarta, pachnie mega jabłkowo. Szczerze? Nie powiedziałbym, że jest mega kwaśny, bardziej, że jest delikatnie kwaskowaty. Taki opowiem wam, jak na to, że wszędzie jest napisane, że jest mega kwaśny, że jakiś head shock i w ogóle to... Nie no, spodziewałem się czegoś bardziej kwaśnego. Ale kolejny napój, jak widzicie, już zaliczony. Znowu całkiem szybko poszło, bo jest dopiero 14.31, więc mam teraz 20 minut czasu wolnego i powiem wam, że póki co wszystko układa się idealnie. Koło fortuny, no jeszcze nie robi mi aż tak bardzo pod górkę, ale jestem ciekawy, jak tam idzie Kubie. Czasowo nie wychodzi źle, ponieważ mam jeszcze pół godziny na wypicie tego, ale chyba robię to na strzała, tak jak za każdym razem. Pachnie to trochę jak pomidorowa. No dobra, to zdrówko po raz trzeci, widzowie. Mamy to. I powiem wam szczerze, że nigdy nie byłem przekonany do takich rzeczy, a to serio jest dobre. Smakuje trochę jak taka pomidorówka. I specjalnie jeszcze nie wychodziłem z galerii, ponieważ idę drugi raz siku podczas tego filmu i nie wiem ile razy jeszcze będę chodził, bo teraz te napoje są coraz, ale coraz większe. Wróciłem już do fury i mam pomysł, jak można sprankować Karola. Zrobię zaraz zdjęcie tej butelki i tak niewinnie napiszę, że muszę to wypić do godziny 15. Jestem ciekawy, jak Karol na to zareaguje i to byłby naprawdę sobie wynik, gdybym teraz już pił prawie 2 litry. Dobra, zrobiłem i wysłałem zdjęcie i mniej więcej wygląda to tak, że jest zdjęcie i dodatkowo się zapytałem, czy dam radę w 15 minut. Ciekawe, czy uwierzy, czy też nie. W sumie wątpię, ale warto było spróbować. Siedzę sobie w samochodzie, czekam na kolejne losowanie i nagle dostaję od Kuby wiadomość z, jak widzicie, zdjęciem ogromnego Tymbarka i pytaniem, czy da radę wypić to w 15 minut. Napisałem mu, że powodzenie i zapytałem, co zrobił, że ma już tyle, chociaż... Nie no, widzowie, tak szczerze, to ja mam nadzieję, że on mnie bejtuje, bo jeśli serio ma do wypicia już tyle, to ja zaraz z nim wygram i... No, co będzie za łatwe. Słuchajcie, Kubuś napisał, że piję teraz same duże napoje, żebym miał jakąś szansę wygrać i odpisałem mu, że bejtuję, bo powiem wam, że to nie brzmi jakoś przekonywująco. Wiecie co? Nie będę mu na to odpisywał. Niech się zastanawia, chłopak. Kolejna godzina, jak widzicie, przed nami. Zakręciłem już kołem i tym razem muszę wypić coś z automatu. Dopiero co w poprzedniej godzinie zdążyłem pochwalić, że koło fortuny nie robi mi pod górkę i no jak widzicie, właśnie teraz się to zmienia, dlatego że wydaje mi się, że w automacie może być problem ze znalezieniem czegoś mniejszego niż pół litra, no bo z reguły w tych automatach są jakieś wody gazowane, są jakieś Coca-Cola, i tak dalej, a niestety nie do końca mi się to podoba. Patrząc na tę listę, muszę wypić teraz coś, co będzie miało co najmniej 151 ml. Wiadomo, że takiej pojemności raczej nie znajdziemy, ale fajnie, gdyby udało się znaleźć coś do 200, może 250. I w sumie w automatach mogą być też puszki z napojami, chociaż nie wiem, czy puszki są w automacie, bo gdyby one spadały, to mocno by się, wiecie, wstrząsały i potem mógłby być problem z ich otwieraniem. Ale dobra, no nie ma co, nie przekonamy się, dopóki nie sprawdzimy, więc idę szukać jakiegoś automatu. Dobra, wybiła godzina 15, więc
zalosuję po raz kolejny i mam nadzieję, że będzie to coś łatwego w butelce. Okej. Okay. Najlepiej byłoby coś kupić lekko większego od pół litra i wydaje mi się, że jest szansa, żebym znalazł coś 600 ml. A jak nie 600, to na przykład 700, bo są takie rzeczy. Więc z powrotem wracam do galerii i szukamy. Mógłbym kupić coś takiego, co ma 700 ml i wygląda jak ciężarek po prostu, hantel, ale mam też tutaj no rush od ekipy i jak widzicie, tutaj wypiję tylko 33 ml więcej, więc chyba go wezmę, żeby po prostu nie pić tak bez sensu mililitrów i wiecie, będzie mi później łatwiej wygrać. Dobra, słuchajcie, zaraz automat i jak widzicie, jednak są puszki w automacie. Zwróćcie uwagę, że na samym dole są one właśnie, żeby wiecie, za bardzo się tutaj nie powyginały spadając, ale niestety wszystkie te puszki, które tu widzicie, mają 330 ml. Tutaj u góry są tym parki, które są mniejsze, bo mają 300 ml, ale no nadal to trochę sporo. Ale obok, jak widzicie, jest automat, o którym na początku w ogóle nie pomyślałem, bo jak widzicie, jest to automat z różnymi kawami i innymi ciepłymi napojami. I tutaj prawie wszystko też ma około 300 ml poza zwykłą czarną kawą. Tak sobie myślę, że w tym filmie już trochę kofeiny wypiłem i wolałbym jej już unikać, ale no raczej nie znajdę nic mniejszego niż 250 ml z automatu, więc biorę ostatni raz, już serio, coś z kofeiną i w kolejnych godzinach będę starał się pić coś innego. Dobra, słuchajcie, zapłaciłem już za kawkę, wysunął się kubeczek, teraz ta kawa będzie mi się robiła, ale ten kubek nie wygląda jakby miał 250 ml. A chociaż sobie pewnie mają jeden rozmiar kubków, ale wlewają napoju tyle, ile trzeba. No rush, arbuz, okej, okay. Ładnie pachnie. I co, to też zerujemy od razu. Puste. I spójrzcie tylko na to, 14 minut po 15. Przecież to jest deklasacja totalna. Chociaż z drugiej strony pewnie ja tak mówię, a wyjdzie tak, że przegram ten odcinek. Ale bądźmy dobrej myśli, musi się udać. Tak aktualnie wygląda lista wypitych przeze mnie napoi. I powiem wam, że nawet tutaj nie wychodzi 1,5 litra, więc jak na razie jest łatwo, ale nie pociesza mnie to, że będzie tylko coraz ciężej. Wróciłem do samochodu, ale jak widzicie, zostawiłem sobie kawkę na zewnątrz, tak żeby mi się ona schłodziła, bo była mega gorąca. Do godziny 16 muszę zdążyć ją wypić, więc poczekam aż chwilę wystygnie, wypiję tutaj na raz, chociaż powiem wam szczerze, że totalnie już nie mam na kawę ochoty. No dobra, z kawy przestała już lecieć para, więc wydaje mi się, że powinna być już okej do picia. Żeby nie było, wypiję teraz całą na tej napsie, ale plus tych moich dzisiejszych napojów jest taki, że na pewno w tym filmie nie będę senny. Okej, jeszcze delikatnie ciepła jest na dole, ale jest już taka, wiecie, spoko do picia. O Jezu, ale w smaku jest tragiczna. To jest, widzowie, zwykła czarna kawa, ja zazwyczaj piję z mlekiem jak już, więc no nie do końca mi podchodzi, ale czego nie robi się dla wygranej. O, jest taka niedobra. Ale jak widzicie, kawka wypita, więc dopisujemy kolejną kawę do naszej listy i jadę chyba do domu, bo czuję, że po tych kawach wzywa mnie łazienka. Dobra, godzina 16 wybiła, w takim razie co mi się tutaj wylosuje i coś z dowolnej reklamy. Ogólnie sprawa wygląda tak, że takie duże napoje nie są już tak bardzo reklamowane jak jakieś mniejsze, co nie? Ale i tak postaram się przejść po całej galerii, nie wiem, podejdę na strefę fast foodową i po jakichś innych sklepach, gdzie po prostu sprzedają napoje i może będzie jakaś reklama. Ale zobaczymy. Trochę zamówiłem. Jest już 16.03, więc mam tylko 57 minut, żeby wypić coś co najmniej dwa razy większego niż w poprzedniej godzinie. Tej opcji na kole bałem się najbardziej, dlatego że ona mocno utrudnia nam grę, ale w sumie dobrze, że blasowałem ją teraz, dlatego że w poprzedniej godzinie wypiłem 250 ml, więc no w tej godzinie wystarczy, że wypiję pół litra, żeby mieć to zaliczone. Powiem wam, że fajnie jest mieć swój sklep z zagranicznymi przekąskami i napojami, bo jak widzicie, w domu mamy pół litrowego Prima, po wypiciu którego uda mi się zaliczyć tę godzinę w ogóle bez wychodzenia z domu. I to akurat jest mi mocno na rękę, bo wykorzystam tę godzinę, żeby przy okazji zjeść sobie obiad. Zdjąłem etykietę, żebyście widzieli dokładnie, ile tego Prima jest. I z racji tego, że nie będę w tej godzinie wychodził z domu, to chyba wypiję go teraz na raz, jak najszybciej, żeby jak najszybciej przeze mnie przeleciał, żebym przed kolejną godziną skoczył się do łazienki, bo w ten sposób jest szansa, że szybko z siebie to wszystko wydalę i no w kolejnych godzinach nie będę musiał aż tak często latać do łazienki. W takim razie uwaga, odkręcamy Primika i chyba zerujemy. Sorry. Mamy to, widzowie, kolejna godzina bardzo szybko zaliczona, więc idę teraz wykorzystać 48 minut, żeby zrobić sobie obiad i trochę odpocząć. Okej, wróciłem na chwilę do samochodu i przeszedłem się po kilku sklepach i nigdzie nie było żadnych reklam. I nawet byłem przy fast foodach, ale tam też nie było żadnych reklam, konkretnie napoi, no bo inne reklamy były. I stwierdziłem, że przejdę się do Kerfa, a tam przed wejściem udało mi się wziąć dwie gazetki. A jakby nie patrzeć, takie gazetki to jest forma reklamy. I mamy tutaj takie rzeczy jak na przykład Actimel, który jest zdecydowanie za mały. Jak na razie udało mi się znaleźć sok pomarańczowy, ale to jest 1 litr, więc może będzie coś jeszcze mniejszego, chociaż tutaj jest 0,75, okej. Okay. Przejrzałem całą tą gazetkę do końca i udało się znaleźć jeszcze jedną, a w sumie dwie strony, z jakimikolwiek napojami. I niestety większość z nich to jest trochę za mało, żebym to wypił, albo z drugiej strony za dużo, tak jak na przykład żywiec. Ale mamy tutaj Oshi w jakiejś kolaboracji z Cyberpunkiem i jak widzicie, delikatnie przebijamy poprzednią godzinę, ponieważ mamy tutaj 555
525 ml zamiast 533. Więc pora ponownie cofnąć się do tej galerii i znaleźć to Oshi, bo ja go nigdzie nie widziałem, ale może go wtedy nie szukałem. Teraz powinienem już znaleźć i w poprzedniej godzinie tego już nie nagrywałem, ale byłem kolejny raz w toalecie i teraz mi się chce kolejny raz, więc idę teraz na górę, skorzystam szybko z kibelka i lecimy do Kerfa to kupić. Przeszedłem na dział Oshi, ale spójrzcie na to, tutaj jest Cyberpunk i tutaj jest coś podobnego, ale to raczej nie jest to. I w ogóle zauważyłem, że w tej gazetce jest żywiec zdrój 07, 700 ml, czajcie, on jest takim tutaj korkiem, więc szybko idę po niego, ponieważ już mam mało czasu. Dobra, to jest on, zobaczcie, niegazowany, 07 jest, 07, więc bierzemy go. Wróciłem już do auta, razem z tą wodą, mamy godzinę 16:47, czyli powiem wam, że już tak blisko tego limitu czasowego. No i teraz 07 to musimy wyzerować ponownie. Nie wiem, czemu to zawsze robię, ale ja tak lubię po prostu. Więc wasze zdrówko po raz kolejny, widzowie. Co ja robię ze swoim życiem? Po co ja to zeruję zamiast sobie pić spokojnie, jak mam jeszcze tyle czasu? I przez to, że się tak spieszyłem, żeby kupić tą wodę, a na początku Oshi, to nie zdążyłem pójść do kibelka. Ale powiem wam, że już mi się nie chce wchodzić na górę, po prostu poczekam do kolejnego losowania, chwilę odpocznę i dopiero tam pójdę. Dobra, słuchajcie, wyszedłem przed chwilą trzeci raz w ciągu tej godziny z łazienki i jak widzicie jest godzina 17, więc zakręciłem już kołem i tym razem muszę wypić coś z emoji. Poza tym, że musi to być jakieś emoji, to dodatkowo musi mieć to więcej niż pół litra i no niestety to dość mocno nam komplikuje sprawę, bo tych emoji z napojami bezalkoholowymi niestety zbyt dużo nie ma. I tak naprawdę mamy tutaj jakieś mleko, soczek w kartonie, kawę, ale to od razu odpada, widzowie, już mam dosyć kawy na dzisiaj i bubble tea. I to chyba w sumie tyle. 17 godzina wybiła i co będzie tym razem? Aha, coś co najmniej dwa razy większego niż w poprzedniej godzinie? Nie jestem zachwycony tą informacją. No to co, to ja muszę wypić coś co ma 1,5 litra. Ja nie mogę. No dobra, żeby nie tracić czasu, to idę do kibelka, kupię jakąś wodę 1,5 litra. No i będę to męczył. Wydaje mi się, że z sokiem w kartonie będzie problem, bo one są raczej albo półlitrowe, albo później dopiero litrowe. A no litra w tej godzinie nie chciałbym jeszcze pić. Mamy tu mleko w szklance, ale w sumie nawet gdybyśmy chcieli wziąć mleko w kartonie, to też chyba jest 0,5 litra, a potem dopiero litr, więc to też nam nic nie daje. Kawy raczej udałoby się znaleźć większą niż 0,5 litra, ale nie no, kawy naprawdę już nie mam ochoty pić, więc tak naprawdę, widzowie, zostaje bubble tea, tylko nie mam pojęcia, ile bubble tea może mieć mililitrów. Ja bubble tea piłem parę razy w życiu i nie pamiętam, czy to było 0,5 litra, czy to był litr, czy może więcej, ale pojedziemy do galerii, zobaczymy, jak to wszystko wygląda i wydaje mi się, że skończymy właśnie na bubble tea. Dobra, kupiłem wodę, żywiec, 1,5 litra i nie obiecuję, że to będzie zerowanie na strzała, ale postaram się jak najszybciej wypić. Jedyne, co mogę powiedzieć, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i patrzcie, jak mi idzie. Wyzerowałem to na strzała. Za takie coś należy się łapka w górę i sub. Ja nie wiem, ile jeszcze wytrzymam na tym odcinku. Naprawdę. Dobra, teraz czas na odpoczynek i na chodzenie do toalety. I żeby nie było, jest godzina 17:23, więc jakby nie patrzeć, zaliczony przed czasem. Dojechałem już do galerii, tam jak widzicie jest stoisko z bubble tea. Zaraz zobaczę, jakie tam są pojemności, ale zanim je zamówię, to muszę po raz kolejny skoczyć do łazienki, mimo tego, że byłem przed wyjściem i no, ta toaleta to teraz będzie spory problem. Dobra, jakie pojemności macie? 500 i 700, dobra, to dzięki póki co. Dobra, słuchajcie, byłem podpytać, mają bubble tea w rozmiarze 0,5 litra, czyli za mało, bo muszę wypić co najmniej 501 ml, ale mają też bubble tea w rozmiarze 0,7, więc właśnie weźmiemy tylko to dopiero jak wrócę z łazienki. No dobra, słuchajcie, wróciłem do samochodu, mam moje bubble tea, prosiłem, żeby nie było jakieś mega słodkie, ale to wygląda na giga słodkie, zaraz zobaczymy, jak smakuje, tylko słuchajcie, jak to przebić, żeby nie rozlać. Chyba nie uda, wiecie? Może bezpiecznie będzie, jak zrobię to za oknem. Dobra, mamy to. W ogóle powiem wam, że zamawiałem to bubble tea, poczułem się giga staro, bo totalnie nie wiedziałem, co pani do mnie mówi. Ona, wiecie, pytała mnie o jakieś składniki, jakieś dodatki, podawała jakieś dziwne nazwy. Ja powiedziałem, że nie wiem, żeby pani wybrała to, co uważa, że będzie dobre, nie? I no dostałem coś takiego, zobaczmy, jak smakuje. Okej, faktycznie nie jest już takie słodkie. W środku mam pomarańczowe kulki i powiem wam, że kurde, całkiem niezłe to. Ale śmiesznie pękają. Sorry, widzowie, tak to jest, jak boomer dobierze się do czegoś nowego. Powiem tak, no gdyby nie to, że ma to 700 ml, to piłbym to nawet z przyjemnością, ale biorąc pod uwagę, ile już dzisiaj wypiłem i ile będę musiał wypić w kolejnych godzinach, to no nie do końca chce mi się to zerować. Dobra, widzowie, wypiłem, tylko w sumie chyba trochę źle to zrobiłem, bo zostały mi wszystkie kulki. Dam radę je teraz wciągnąć? Ej, ale kozak. No żeby zajrzeć tę godzinę i żeby zajrzeć ten napój, chyba muszę wciągnąć, nie? Te kulki, bo jakby to jest element tego napoju. Obawiam się, że chwilę może to potrwać, ale w sumie fajne uczucie, tak wciągasz każdą z tych kulek.
No dobra, wszystkie kulki ściągnięte, więc mamy ten napój zaliczony. Do następnego losowania zostało 11 minut, więc no tutaj już aż takiego zapasu czasowego nie miałem. I zapas niestety powoli też kończy mi się w brzuchu. Mam nadzieję, że Kuba już niedługo przegra, chociaż znając go, on tak łatwo się nie podda. No dobra, mamy 18:00. Póki co Kuba nie dzwoni, więc no chyba walczymy dalej. A skoro walczymy dalej, to zakręciłem już kołem i w tej godzinie muszę wypić coś z kawiarni. W sumie spoko, bo jestem aktualnie w galerii, jest tutaj parę kawiarni i możemy pójść na przykład do Starbucksa, bo tam największy rozmiar ma chyba więcej niż 700 ml. Chociaż nie, czekajcie, sprawdziłem na Uber Eats i jak widzicie najmniejszy rozmiar ma 354, średni 473, a największy 591 ml. Ja w poprzedniej godzinie wypiłem 0,7, więc kurde, no Starbucks odpada. Odpaliłem też całe menu w Costa Coffee i niestety tutaj największy napój też ma 570 ml. Chociaż nie, czekajcie, biorąc na miejscu są napoje, które mają 600, więc sprawdzę dokładnie, może uda się znaleźć coś, co będzie miało ponad 700. Sprawdziłem i niestety nie, słuchajcie, te 600 ml to jest max, jaki można w Koście zamówić. W tej galerii jest też Sowa i oni mają, jak widzicie, normalnie kawę w ofercie, ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji, ile ma duża kawa, więc zaraz pójdziemy to sprawdzić. Ale najpierw, zanim zacznę tego szukać, to standardowo skoczę się do łazienki. Okej, widzowie, wybiła godzina 18. Powiem, że trochę się to ułożyło, byłem kolejny raz w toalecie, ale cały czas mi się odbija, bo tu już chyba jest ta ilość napojów, że no już będzie tylko coraz ciężej. Na teraz muszę ponad 1,5 litra wypić i nie mam pojęcia, jak ja to zrobię. Ale zalosujmy i zobaczmy, co będę musiał w ogóle zrobić i skąd wziąć ten napój. Proszę, żeby było coś prostego, łatwego, bo... i tak będzie ciężko i muszę wypić coś z kartonu. Najgorsze jest to, że jak przed chwilą wypiłem 1,5 litra, to teraz kolejny jakby rozmiar to są 2 litry. Takich kartonowych nie mogę znaleźć, 1,75 albo 1,6 litra, więc chyba biorę taki jabłkowy sok, no i będę próbował to zmęczyć. Słuchajcie, wychodzę z łazienki, przede mną jest Chibo, to w sumie jest sklep o kawiarnia, więc mogę tam zajść i zobaczymy, jaki mają największy rozmiar napoju. W jakim rozmiarze macie te największe napoje wasze, Elki? 400. 400 to jest, dobra, to dzięki póki co. Niestety w bo największa filiżanka to 400 ml, więc dużo za mało. No i idę szukać dalej. Dobra, wróciłem do fury. Mam tutaj mój soczek dwulitrowy. I wiecie co? Ja mogłem go zmieścić, ale ja wiem, co będzie za godzinę. I patrząc na to, że ja dostałem to zadanie, że muszę w kolejnej godzinie wypić dwa razy więcej, przynajmniej dwa razy więcej niż w poprzedniej, to ja zacząłem mega, ale to mega mocno przegrywać. I Citrox teraz może mieć nawet poniżej 1 litra, bo ja tylko przez to mam teraz takie duże tutaj ilości. I nie wiem, czy jest po prostu sens. Bo czy zmieszczę? No zmieszczę. Ale w kolejnej godzinie nie musiałem wypić ponad 2 litry, a później tu już nie ma czegoś takiego, że 2,25, 2,5. Od razu jest 3, jakiś sok jabłkowy. Wydaje mi się, że jakbym to pomęczył, to by się zmieściło, ale chyba widzowie, muszę się poddać. Bo z drugiej strony też się boję, żebym sobie tam czegoś nie uszkodził, jakiś narządów wewnętrznych przez to, że za dużo wypiję, a już naprawdę sporo w siebie wlałem, więc dzwonimy do Karola i mówimy, że wygrał. Nie można zawsze wygrywać. Halo. No cześć, Karol. Hej. Jakby ci to przekazać? No gratuluję. Ale to jakby nie dałeś rady? No nie, w sensie może na siłę bym jeszcze wepchnął, ale za godzinę musiałem pić zapewne 3 litry. Bo po 2 litrach już są tylko 3. Ale to nie, bo jestem ostrożny, to weź to coś, tak? Tak, ale ja się po prostu poddaję. Okej, tylko ja mam stary jeszcze 33 minuty, żeby jakby wypić to, co ja muszę, bo jak tego nie zrobię, to ja też przegram. Czyli wtedy będziemy mieli remis. Okej, dobra. Dobra, ja się włączam i idę działać, nara. Nara. Widzowie, nie wierzę, właśnie dzwonił Kuba, że on się poddaje. On już do końca tej godziny nie da rady wypić swojego napoju, bo chyba ma 1,5 litra, czy coś takiego. Tylko w sumie niewiele mi to daje, dopóki ja nie zaliczę swojego napoju. I obawiam się, że niestety może się ten odcinek zakończyć remisem, ale idę szukać jeszcze po kawiarniach czegoś, co będzie miało więcej niż 700 ml, żeby z Kubą wygrać. Widzowie, nie wierzę. Przechodząc obok Starbucksa, zauważyłem lodówkę i pomyślałem, że w sumie tutaj może być coś większego. I jak widzicie, w Starbucksie w lodówce jest woda, która ma 750 ml, więc biorę ją, bo jak zdążę ją wypić, to uda mi się ten odcinek wygrać. Nie wierzę, widzowie, jaki fart. Nigdy wcześniej w Starbucksie nie widziałem tej wody. Ma ona 50 ml więcej niż ta bubble tea, które piłem wcześniej, więc idealnie. Muszę oczywiście zdążyć to do 19 wypić, ale raczej nie będzie z tym problemu, bo mam jeszcze, jak widzicie, 24 minuty, żeby to zrobić. Ale w ogóle jestem w szoku, że w Starbucksie coś takiego mają. Pierwszy raz, serio, widzę tą markę. Nie miałem zielonego pojęcia, że coś takiego istnieje, ale dzięki, Vitel, dzięki tobie prawdopodobnie wygram ten film. Słuchajcie, wróciłem do samochodu, tak sobie piję tą wodę i zacząłem się zastanawiać, że w sumie trochę to dziwne, że Kuba tak szybko zadzwonił do mnie, że on już się poddaje. Zacząłem się zastanawiać, czy on czasem mnie nie wkręca i czy tak naprawdę on nie zaliczył już tej godziny, a powiedział mi, że nie dał rady tego zrobić, żebym ja wypił cokolwiek, nawet coś, wiecie, dużo większego, żeby potem w kolejnej godzinie mieć ze mną większe szanse. Gdyby mnie tak wkręcił,
momencie, to to byłoby, widzowie, 300 IQ, bo kurde, no jakieś to podejrzane, że tak szybko zadzwonił. Może liczył też, że ja powiem, dobra, to w takim razie wygrałem odcinek i że nie dam rady dopić swojej rzeczy i może będziemy mieli wtedy remis, ale kurde, no nie, przekonamy się o tym dopiero jak wybije kolejna godzina, jak skończę swój napój, ale no muszę przyznać, że gdyby tak zrobił, to byłoby to mega sprytne. Tak piję, widzowie, tą wodę, zapłaciłem za nią 8,95 i zastanawiam się, czemu aż tyle? Ta woda dosłownie smakuje tak samo jak woda z kranu, nie wiem, być może pochodzi ona z nie wiadomo jakich źródeł, ale po samym smaku czuję się jakbym pił kranówkę. Ale dobra, nie ma co, trzeba to wyzerować, żeby na pewno tę godzinę zdążyć zaliczyć. Mamy to 15 minut przed końcem czasu, kolejny napój wyzerowany. Więc czekam teraz do 19, bo nawet jak Kuba coś kombinuje, to o 19 no będzie musiał już powiedzieć prawdę, czy udało mu się zaliczyć tę godzinę. No dobra, w tym momencie wybiła 19.00, więc dzwonię do Kuby. No siema. No hej, jak tam? Ja zaliczyłem, a ty? No nie! Ale ostatecznie nie, bo odpuściłem, no. A kurde, ale właśnie się zastanawiałem, czy ty czasem mnie nie wkręcasz, nie? I czy wiesz, nie powiesz mi o 19, nie, że jednak zaliczyłeś to. Nie wkręcałem. No dobra, Kubuś, to w takim razie przykro mi, ja wygrywam ten film, ale nie martw się za udział, za to, że poświęciłeś 7 godzin w sumie. Jakaś nagroda pocieszenia będzie, także dogadamy się. Mamy to, widzowie, udało się wygrać, także Kuba mnie nie wkręcał. Na tym będziemy kończyli ten film. Strzelcie lajka, jeśli wam się podobało. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów. A ja póki co serio jadę do domu zgrać Kubie te piki, żeby no mógł już dla was ten film montować.